Witam serdecznie na kolejnym już cyklu wywiadów WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem nasz przyjaciel Marcin Ogdowski, pisarz, publicysta, były korespondent wojenny. Witam cię, Marcinie. Witam, czołem. Najczarniejszy odcinek frontu, ukraińskie Verdun, twierdza Bachmut. To tylko kilka określeń, jakie możemy znaleźć w sieci dotyczące właśnie Bachmutu. Marcinie, co tak naprawdę na dzień dzisiejszy dzieje się w Bachmucie? O jakich możemy mówić z ewentualnych sukcesach ukraińskich czy rosyjskich? Co ty wiesz na ten temat? Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że te podane na samym początku określenia, one, rozumiem publicystyczny zabieg, który stoi za ich używaniem, ale generalnie trochę jednak mijają się z rzeczywistością. Bo jakkolwiek mamy do czynienia w Bachmucie, czy może szerzej na tym bachmuckim odcinku frontu szerokości o kilkunastu kilometrów, może szerzej, jeśli spojrzymy na to z takiej perspektywy, że walki toczą się także w okolicach Bachmutu. Jeśli dzieją się tam oczywiście rzeczy istotne, dzieją się tam rzeczy ważne, ale nijak porównywalne z tym, co działo się podczas bitwy pod Verdun. Czy spotkałem się też, to już w rosyjskiej propagandzie, z takim określeniem Stalingradu, tak? Nijak to się też ma do rzeczywistości Stalingradu. I ja wiem, że zdjęcia zalanych błotem okopów, ja wiem, że zdjęcia wypalonych lasów, kikutów sterczących drzew przemawiają do wyobraźni, ale mimo wysokiej intensywności to nie jest tego rodzaju bitwa. A co się dzieje? No, Rosjanie próbują zająć Bachmut, miasto wielkości polskich Suwałk. Próbują je zająć właściwie już niemal wyłącznie z powodów propagandowych. Chcąc do końca roku wykazać się jakimś tam sukcesem. Jedynym od niemalże pół roku, bo Rosjanie utracili inicjatywę strategiczną, operacyjną na froncie mniej więcej pod koniec czerwca. Więc no, obsesyjnie wręcz próbują zająć to miasto. Z kolei Ukraińcy traktują ten odcinek frontu w sposób taki, powiedziałbym, mocno funkcjonalny, jako miejsce, gdzie można skrwawiać rosyjską armię i grupę Wagnera, która stanowi teraz tutaj najistotniejszy element tych rosyjskich wojsk. Marcinie, wszyscy teraz obserwując front ukraiński rozmawiają przede wszystkim o pogodzie. Mamy tutaj informację, że no zbliża się już w części Ukrainy, ta zima dotarła. Bachmut to jednak cały czas materiały z takim po prostu błotem, z drogami przypominającymi po prostu jakieś bagna. Czy to też tam tak naprawdę pod tym względem jakiekolwiek ruchy wojsk są blokowane właśnie przez ukształtowanie terenu i pogodę wokół Bachmutu? No na pewno to przeszkadza w jakiejś większej operacji manewrowej przy użyciu dużej liczby ciężkiego sprzętu, ale to jest tylko teoretyczna opcja, teoretyczna możliwość, bo po pierwsze odcinek jest za wąski, za mały, że tak powiem, by wyprowadzić tam szeroką operację manewrową. Po drugie, Rosjanie jakkolwiek zgromadzili tam całkiem sporo sił, to jednak, mówiąc tak kolokwialnie, wytrzaskali się z tych czołgów, z tych dział samobieżnych. Tak naprawdę nie ma tego za wiele. Mamy tam do czynienia przede wszystkim z operacjami prowadzonymi przez jednostki piechoty, najogólniej. Przy wsparciu oczywiście silnym wsparciu artylerii. Ale działań manewrowych takiego blicu tam nie ma. No, nie ma też z uwagi na tą pogodę, ale no dzisiaj, wczoraj już pojawiły się pierwsze doniesienia mówiące o tym, że no, idzie ta zima, taka solidna ukraińska zima. Rasputica się kończy trochę później niż zwykle, mniej więcej 2-3 tygodnie po fakcie, ale kończy się, co jest o tyle istotne, może niekoniecznie w odniesieniu do samego Bachmutu, ale do całego ukraińskiego frontu, że wraz z tą zimą przyjdzie kolejne ukraińskie kontruderzenie. Marcinie, ja ciebie jeszcze zapytam. Ty też pisałeś na swojej stronie, na którą oczywiście zapraszamy, bezkamuflażu.pl, ale powiedz mi,
Co by było, gdyby tak naprawdę Rosjanie ten Bachmut zdobyli? Czy to jest tak, że tam się naprawdę może ewentualnie ta linia frontu załamać? Czy my tak naprawdę za Bachmutem mamy jakąś kolejną linię ukraińskich umocnień i tak naprawdę dla obu stron Bachmut, tak jak rozmawialiśmy na początku, to jest taki po prostu dla jednych Stalingrad, dla innych Verdun. Jak to wygląda? Co ewentualnie się może zdarzyć, gdyby jednak Rosjanie, o czym sami informują, o tych drobnych jakichś tam sukcesach w kierunku miasta, no, przychodzi chwila, Bachmut jest zdobyty przez Rosjan. I co dalej? To będzie miało przede wszystkim wymiar propagandowy. Putin będzie mógł się pochwalić tym, że zajęto niezwykle ważny, bo on w taki sposób funkcjonuje w rosyjskiej propagandzie, niezwykle ważny ośrodek miejski, co jest oczywiście nieprawdą, a to nadwartościowanie Bachmutu to jest też wyraz desperacji Rosjan. Nie udaje się zdobywać, nie udało się zdobyć niczego większego, więc fiksują się teraz na tym Bachmucie, który od strony takiej operacyjnej też jego utrata, patrząc z perspektywy ukraińskiej, też nie będzie oznaczała żadnych poważnych przetasowań na froncie, bo jakkolwiek Bachmut uważany jest za taką bramę do Kramatorska, do Słowiańska, do tej aglomeracji kramatorsko-słowiańskiej, bo to trzeba rozpatrywać w kategoriach jednego organizmu miejskiego, no to nawet jeśli ta brama zostanie przez Rosjan otwarta, to dalej nie pójdą, bo nie będą w stanie szturmować ośrodka, tak dużego ośrodka miejskiego, to po pierwsze. Po drugie, nie sądzę nawet, by udało im się jakoś stosunkowo blisko dojść, podejść, bo cały czas mówimy o terenie, który znajduje się w strefie dawnego ATO, dawnej tak zwanej operacji antyterrorystycznej prowadzonej przez armię ukraińską między 2014 a 2022 rokiem. I to jest teren bardzo dobrze przygotowany do obrony. Więc no, to będzie tak jak, nie wiem, no, przyjmując te analogie pierwszowojenne, zajęcie tam, nie wiem, pierwszej linii okopów, ale za nią są kolejne. Jest jedna, jeszcze jedna i jeszcze jedna. Na samym końcu mamy duży organizm miejski, który no, znajduje się absolutnie poza zasięgiem rosyjskiego wojska jako potencjalny cel do szturmowania. Ja zapytam cię jeszcze na koniec, jakie jednostki tam stacjonują, bo jakiś czas temu czytaliśmy o sukcesach armii ukraińskiej mówiącej o zlikwidowaniu dużej grupy żołnierzy tak zwanych Wagnerowców. Kim mierzą się Ukraińcy? Czy to mamy do czynienia z jakimiś dobrowymi jednostkami rosyjskimi, czy jednak mierzymy się tam z osobami, które były niedawno zmobilizowane? Jedni i drudzy, bo o Bachmut walczą oddziały, pododdziały Wagnera, tej organizacji prywatnej, powiedzmy prywatnej firmy. To z jednej strony, z drugiej strony mamy do czynienia z mobikami, czyli z tymi świeżo powołanymi żołnierzami. Rosyjskie sukcesy biorą się z takiego umiejętnego, jak na rosyjskie standardy, wykorzystania tej mieszanki. Przy czym to wykorzystanie polega na tym, że rzuca się kolejne fale mobików do frontalnych ataków. Oni skupiają na sobie uwagę ukraińskich obrońców, przepraszam bardzo. To pozwala Rosjanom rozpoznać bojem pozycje ukraińskie i następnie do akcji wchodzą Wagnerowcy. Za sprawą takiego bardzo cynicznego i bardzo takiego mało efektywnego z perspektywy koszt, zysk, takiego, z uwagi na zastosowanie tej taktyki, Rosjanie jakieś tam sukcesy odnoszą. Ukraińcy z kolei, no, ostatnio mieliśmy do czynienia z rotacją, z wymianą jednostek, generalnie walczą tam kiedyś, na samym początku tej bitwy walczyła tam przede wszystkim obrona terytorialna, teraz walczą regularne jednostki armii ukraińskiej, pojawiają się też pododdziały Legionu Międzynarodowego. To wszystko wynika z faktu, że tak jak już wspominałem, Ukraińcy traktują to miejsce jako dobry sposób na wykrwawianie tego, co u Rosjan zostało jeszcze w miarę dobre czy najlepsze, czyli przede wszystkim Wagnera. No i traktują to jako też sposób na mielenie tych nieszczęsnych mobików, wychodząc z założenia, że im więcej ich, więc nic nie zabiją, tym mniejsze możliwości będzie miała rosyjska armia. Póki co to się chyba udaje, bo relacja strat
rosyjskich do ukraińskich no jest dramatyczny. One są 3-4-krotnie większe. Jak patrzymy sobie generalnie z perspektywy całego frontu, to co dzieje się w tej chwili wokół Bachmutu, to jedna trzecia wszystkich rosyjskich strat to są straty ponoszone właśnie w tym miejscu. Marcin, wspomniałeś jeszcze, no muszę to dopytać. Dobra, wspomniałeś o nasz, nie, wspomniałeś oczywiście o Legionie Międzynarodowym. Dostaliśmy no, dużą garść informacji od różnego rodzaju naszych przyjaciół z Ukrainy. Mm-hmm. No i te wieści z Legionu Międzynarodowego no, nie są dość optymistyczne. Podobno jest jedną z jednostek z największymi stratami wśród tych jednostek podległych siłom zbrojnym Ukrainy. Czy ty wiesz coś na ten temat? Znaczy, straty są oczywiście, tylko że to znów trzeba na to patrzeć z perspektywy całości. Te straty one są relatywnie duże. Ale no to nie są straty liczone, nie wiem, setki czy tysiące ludzi. Nie w ten sposób, absolutnie. Mówimy tutaj o na przestrzeni ostatnich paru tygodni o kilkudziesięciu zabitych legionistach. Ja wiem, że rosyjska propaganda mówi o kilku tysiącach, ale jest to absolutne kłamstwo. Więc to są tego typu straty, ale też musimy pamiętać, że Legion bardzo często traktowany jest jako taka straż pożarna, rzucana na różne odcinki frontu, tam gdzie po prostu no, są potrzebne. Tak? Mówimy o formacji, która składa się w miażdżącej większości z byłych zawodowych żołnierzy najlepszych armii świata, więc no, kogo użyć jak nie ich. Mam zatem do Ciebie kolejne pytanie, bo to też jest często obserwowane teraz i to z jednej strony tak no, trudno oceniać Rosjan, tak jakby powiedziałbym zdroworozsądkowo, bo z jednej strony mówimy o ich komunikatach, o zniszczeniu ukraińskiego sprzętu, o postępach, a z jednej strony widzimy obrazki z Białgorodu, gdzie stawiane są umocnienia rodem z II wojny światowej. Po co im to? Gdyby one jeszcze były stawiane zgodnie z zasadami i rygorem, jaki obowiązywał w tamtym czasie, to byłoby jeszcze racjonalne, ale stawiają to tak zwane smocze zęby bez uprzedniego zakotwienia, stawiają smocze zęby wykonane z jakiegoś wybrakowanego cementu czy żelbetu, te, które zostały postawione niespełna 2 miesiące temu, właściwie na skutek działania pogody, wilgoci, sprężeń, rozprężeń temu towarzyszących, one są już w dużej mierze podniszczone, ukruszone, na pewno nie spełnią swojej funkcji, mówiąc wprost. Dlaczego? No, myślę, że tu chodzi przede wszystkim o taki wymiar propagandowy, w tym sensie tyle, że taki węższy. Nie, to nie jest komunikat w odniesieniu do Rosjan jako takich, do rosyjskiego społeczeństwa w całości, tylko to jest komunikat do mieszkańców przygranicznych terenów Ukrainy, którzy już od wielu, wielu miesięcy, chciałem powiedzieć od początku wojny, ale to byłaby nieprawda, mniej więcej od późnej wiosny czują się po prostu zagrożeni tym, że no, mieszkają w strefie de facto przyfrontowej. Ukraińcy co jakiś czas ponawiają ataki na infrastrukturę w tych okolicach, więc ci Rosjanie nie mogą spać spokojnie. Trzeba dać im coś, co ich uspokoi, tak? Nie ma porządnej obrony przeciwlotniczej, nie ma solidnej, nie ma możliwości zapewnienia, że ukraińskie rakiety nie będą spadać, to przynajmniej postawimy smocze zęby, które w telewizji wyglądają o, solidnie, przyzwoicie. I tak naprawdę o to tutaj chodzi. Ale z drugiej strony mamy okopane plaże na Krymie, które wyglądają jak dziecięce dołki w piaskownicy. Po co? Ja cały czas tu też z Kamilem ze złej ambasady dyskutujemy. Tak naprawdę, no bo z jednej strony nie udostępniają to powiedzmy media, nie wiem, danego regionu, jakieś media lokalne, tylko to idzie przez TAS, to idzie przez gazetę, to idzie wszędzie, to idzie w świat, to może zobaczyć tak naprawdę każdy Rosjanin, tak? Tylko, że nie widzi. Nie widzi. To jest takie nasze wyobrażenie o tym, że te kanały informacyjne rosyjskie, że one są ogólnodostępne. Naprawdę, ta propaganda jest, ten przekaz jest sprofilowany przede wszystkim pod miejscowych. My dostajemy odpryski
które no rzeczywiście no z naszej perspektywy łatwo jest je zobaczyć, łatwo jest je dojrzeć, będąc, nie wiem, w Polsce, w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek indziej. Ale nie, to jest sprofilowane pod Rosjan, którzy mieszkają na Krymie, którzy mieszkają w Okręgu Białogradzkim, którzy mieszkają w innych miejscach, które graniczą z Ukrainą i bezpośrednio z teatrem działań bojowych. I oczywiście, z naszej perspektywy to jest żenujące, tak? Kopanie okopu na plaży to jest absurd, po prostu kompletny absurd. Ale tak tworzy się wrażenie, że dba się o, że troszczy się o bezpieczeństwo obywateli. Tak się to robi w Rosji, o, może w ten sposób. Marcinie, no to w takim razie ostatnie pytanie. Mamy 2 tygodnie do końca roku. Co według Marcina Ogdowskiego jeszcze w tym okresie tych 2 tygodni może się wydarzyć? Trzeba pamiętać, że 2 tygodnie do końca roku i trochę więcej czasu do prawosławnych świąt, które jak patrzę wstecz na lata 2014-2021, zawsze jednak mimo wszystko oznaczały jakąś stabilizację, jakieś wyciszenie działań na froncie, wtedy jeszcze w Donbasie. Czy tak stanie się i tym razem? Wydaje mi się, że tak, bo to jest też czas po nowym roku, to jest też czas, kiedy państwo rosyjskie przestaje funkcjonować. Rosjanie idą na bardzo długi urlop na początku stycznia. Nie działają urzędy, nie działają rozmaite instytucje. Oni w tym czasie zwykle piją, no ale generalnie nic nie działa. I zakładam, że armia też nie będzie działać, bo dlaczego by miała działać? To jest jedna perspektywa. Ale druga jest też taka, że do tego czasu Ukraińcy ten czas, który jeszcze nas dzieli od tej przerwy, od tej pauzy, będą chcieli wykorzystać. I jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, no to ja spodziewam się jakiegoś solidnego uderzenia, prawdopodobnie na odcinku zaporowskim, biorąc pod uwagę to, co się tam dzieje w tej chwili, a dzieje się grillowanie zaplecza rosyjskiego przy pomocy HIMARS-ów i generalnie artylerii dalekonośnej, precyzyjnej. Wydaje mi się, że będziemy świadkami uderzenia, które nastąpi w tamtym miejscu. Marcinie, bardzo Ci serdecznie dziękuję za ten wywiad. Państwa oczywiście odsyłam na media społecznościowe Marcina Ogdowskiego, na stronę Bez Kamuflażu, gdzie dokładne analizy mogą Państwo przeczytać, podyskutować również z nami na kanale warnews.pl. Marcinie, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas i gdybyśmy się nie słyszeli, to zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Wzajemnie, dzięki serdecznie, pozdrawiam Was, pozdrawiam Państwa.